już jest ten dzień, tak? To jest ten dzień, poczekajcie, mamy rano, słoneczko elegancko wyszło. Słuchajcie, do mnie przychodzi dzisiaj taka poważna, poważna osoba. Nie wiecie kto, ale ja wam go pokażę. Dobra, łóżko ogarnięte, ja jestem ogarnięty, jeszcze do łazienki. Szybka toaleta i wychodzimy, pokażę wam tą osobę. Dobra, szybko, szybko, myjemy się, okej. No i wychodzimy, wychodzimy stąd jak najszybciej, zamykamy tutaj drzwi i idę wam pokazać tą osobę. Będziecie w szoku, ta osoba jest naprawdę, naprawdę ważna. Także na razie wam ją zasłonię i pokażę ją wam dopiero wtedy, jak naciśniecie łapeczkę w górę. Także klikajcie teraz wszyscy, wszyscy, a ja wam pokazuję tą osobę. Otwieramy drzwi za 3, za 2, za 1 i teraz klikajcie. Smyslow? Ej, to nie, to nie on by miał być tą osobą. To nie on miał być tą osobą. Jeszcze mi blok zniszczył. Coś ty narobił. Oddawaj mi ten blok. Ej, ja tu czekam na bardzo ważną osobę. Do mnie miał przyjść sam prezydent z tego miasta w Minecrafcie i myślałem, że to on, ale jednak nie on i to Smyslow jednak. Dobra, co ty chcesz ode mnie? Czego ty chcesz? Ty, ja spałem jeszcze, obudziłeś mnie. Widziałeś, co dzieje się na zewnątrz? Można kasę zarobić, ale co, jak to, jaką kasę? Ja potrzebuję kasy, ale bez przesady, słuchaj, co ty chcesz robić? Kraść? Ja na pewno nie będę. Czekaj, on mi tu macha. Ej, tu jest jakaś tabliczka. Poszukiwany, żywy lub nie. I jest narysowany, ej, tu jest zdjęcie Grimace Shake'a i można zarobić 10 tysięcy dolarów, a tu pod spodem jeszcze piszą, że widziano ostatnio w tej wiosce, ale że niby co, że Grimace Shake z czerwonymi oczami u mnie na wiosce, a teraz jest poszukiwany za 10 tysięcy dolarów i to niby przez policję, czyli legalnie można zarobić 10 tysięcy dolarów. Ej, w sumie to wiesz co, interesujące jest to, a słuchaj, jakbyś, byśmy po prostu dwoje zaczęli szukać i dwoje byśmy go znaleźli, to powiedz, podzieliłbyś się po połowie? Widzowie słyszą teraz, tak? Ej, kiwa, że tak, widzicie widzowie? Żeby nie okłamał. Dobra, no to słuchajcie, ja jestem w stanie się podjąć szukanie tego Grimace Shake'a, ale pod jednym warunkiem. Jak widzowie zostawią subskrybera, bo dobijamy 300 tysięcy, a 300 tysięcy szykuje się super, super niespodzianka! Także klikajcie wszyscy, jeżeli możecie, a my ze Smyslowem zajmiemy się poszukiwaniem tego strasznego Grimace Shake'a. Nie wiem, co on zrobił, ale coś musiał nabroić, że jest poszukiwany za 10 tysięcy dolarów i że to policja go poszukuje, no to w ogóle. Także Smyslow, chodź, mam pomysła, wejdziemy do domu, mam tutaj coś takiego, to było zawsze na wszelki wypadek, ale to jest taki wszelki wypadek. Trzymaj broń i trzymaj tutaj tarczę, tylko uważaj, bo ta broń jest załadowana i nią może strzelać, także będziesz musiał bardzo, bardzo uważać. Zobacz, wyciągnij ją, tak, ręce do przodu, no i stój, bo strzelam, albo mówisz open the door, czekaj, jak to było? Jak to było? Czekajcie, policja? Nie. FBI, o właśnie. FBI, open the door! I tak musisz mówić, jak będziesz podchodził do jakiegoś domu. Ej, nie strzelaj we mnie, chłopie! Ty jesteś niepoważny, nienormalny jesteś. Dobra, chodź. Idziemy się jeszcze do panów policjantów zapytać, czy to jest prawda. Ej, chociaż... Czekajcie, tu jest więcej tych tabliczek. Ej, tylko... To nie jest jedna tabliczka. Tutaj jest więcej tych tabliczek. Ktoś u mnie na chacie rozwiesił. Ktoś u Alka na chacie rozwiesił. Tutaj też jest rozwieszona. Ej, to gruba akcja jest, ja widzę. Tutaj mamy kolejny. Tutaj też mamy. Ja, ej, ile tych plakatów, że on jest poszukiwany. O chłopie, skoro on był... dobra, ja już wiem. Go widziano na wiosce, słuchaj. I ktoś go szuka i normalnie 10 tysięcy dolarów nagrody wyznaczył za niego, a to jest bardzo, bardzo dużo. Także z Państwem musimy się postarać. Nie ma innej opcji. Chodźmy na komisariat jeszcze upewnić się na 100%, czy to jest legitne. Wiecie, że my znajdziemy go, a nagle się okaże, że nie. Halo, halo, dzień dobry, panie policjancie. Witam. Ja mam takie pytanko. Odnośnie tego plakatu, którego znalazłem u siebie na chacie, bo tam pisze, że 10 tysięcy dolarów jest za Grimace Shake'a. Czy to jest prawda, panie policjancie? Ej, to jest chyba jakaś ochrona, wiecie co? Tu jakieś posiłki musiały zostać wezwane. Spróbuję tu wejść. Dobra, nic mi nie robią? Nie, nic mi nie robią. Ej, naprawdę, tych policjantów jest tutaj dosyć sporo. Okej, z Państwem, słuchaj, to wszystko jest legitne. Oni wezwali wsparcie normalnie i szukają razem z nami tego Grimace Shake'a. Dawaj, słuchaj, musimy im pomóc. Mamy broń, mamy tarczę, a więc tak, możemy się rozejść, żeby było szybciej. Ty idziesz na prawo w stronę swojego domu, a ja idę na lewo. Przeszukam wszystko, a ty idź do siebie, dobra? W porządku? O, okej. Z Państwem kiwa, że dobra. No to ja idę do pierwszego domu. Tutaj mieszka wiedźma, założę sobie tarczę i idziemy. Idziemy, halo, halo, dzień dobry, jest tu ktoś? Halo, Grimace Shake'u, wyłaź, mam cię! Może tutaj? Nie, nawet pani wiedźmy nie ma u siebie. Dobra, wchodzimy na górę i tutaj też go
nie ma. Okej, okay, dziwna sprawa. No, wiecie, pani wiedźma jednak nie zaprosiła Greenway Shake'a, ani pani wiedźmy nie ma. Gorzej, jakby tutaj weszła i się zapytała, co ja tu robię. No, co bym jej powiedział, że szukam Greenway Shake'a. Dobra, może tutaj, w tej chacie. A, mam cię, Greenway Shake'u, a mam cię! Stój! Nie ma go tutaj, dobra, lipa. Okej, okay, idziemy do kolejnego domku. Może, wiecie co? Idziemy do tego, zobaczmy, czy on tutaj jest! Greenway Shake'u, stój, bo strzela, mam pistolet, nie zawaham się go użyć! Tylko bez głupich numerów! Poczekajcie, czy on tutaj jest? Nie, też go nie ma, ani żadnego villagera. No dobrze, no to schodzimy, musimy go znaleźć. Nie ma innej opcji. Ciekawe, jak tam Smyslow, zamknijmy tu drzwi i... czekajcie... Ej, mam go, tam jest, strzelam do niego! Masz, prawie dostał, nie uniknął! Schował się gdzieś, halo, Greenway Shake'u, stój, widziałem cię! Stój, bo strzelam! Halo, gdzie on jest? Ej, dobra, czekajcie, żeby mi nie wyszedł, zamknę drzwi, ale tutaj go nie widzę, musi być u góry. Stój, bo strzelam! Dobra, tutaj go nie ma, okej, okay, na pewno go widziałem, na 100%. Tutaj jesteś, a mam cię! Albo zwiał przez szybę, dziwna sytuacja, nie, przez szybę raczej by nie wyszedł, bo jest gruby, on by się tu nie zmieścił. Może do skrzynki się schował, mam cię? Nie, jednak go nie mam, tutaj może, tutaj też go nie ma! Co jest grane, tu w tej skrzynce też go nie ma, może w szafie, zobaczmy, nie, tu są same papiery. Dobra, musimy dobrze szukać. Szukać normalnie, ja byłem kiedyś takim, wiecie, co szuka i zajmuje się takimi sprawami. No i powiem wam, że zagadki rozwiązywałem. Nawet pod głupim dywanem potrafią coś schować, także musimy rozwalić tutaj wszystko. Dywany, tutaj może za szafką, za tą szafką nie, za tą też nie, tutaj też nie. Rozbijamy wszystko. Ej, chwila. Mam coś, znalazłem! Smyslow, halo, słyszysz mnie? Jestem u villagera w domku. Poszedł w prawo. Dobra, nie będę szedł do niego. Może rozwiążę tą zagadkę sam. Zejdźmy i to sprawdźmy, co tutaj jest na dole. Hop, siup, schodzimy. On nie mógł się... Wow, prawie bym zginął. Ej, muszę włączyć sobie regenerację życia. Patrzcie, jakie będą czary. Włączę regenerację życia bez wpisywania niczego. Także patrzcie, trzy. Odliczę do jednego i się zregeneruje mi życie. 3, 2, 1 i powinno działać! Działaj, regeneruj się życie, regeneruj się! Działaj! Patrzcie, zadziałało, posłuchało mnie się! Haha, elegancko, dobra. Życie się regeneruje, no to my idziemy. Idziemy i szukamy Greenway Shake'a. Halo, Greenway Shake'u! Ej, wydaje mi się, czy ja tu kiedyś już byłem. Tu są jakieś szpilki, dobra, przeskoczmy to! Tokuje. Dobra, idziemy dalej. Ej, to jest chyba Shake od Greenway Shake'a po prostu, od tego fioletowego Shake'a. Czyżby to był ten roztwór? On może to tutaj miesza, te Shake'i. Dziwne, ale dobra, sprawdzimy to, idźmy do końca, mamy jakiś parkour, tutaj są jakieś drabinki, no to przejdźmy je, o tak, idziemy, o, żebym nie wpadł do tego roztworu, bo nie wiem, co mi ten Greenway Shake zrobi, okej, okay. I tam są chyba drzwi na końcu, tak, dobrze widzę, dobra, no to idziemy sobie tutaj, przeskakujmy, tylko nie wpadnijmy do tej lawy, ani do tego roztworu od Greenway Shake'a, bo możemy normalnie rozwalony być na hita, także trzeba uważać i to bardzo. Okej, okay, tu przeszedłem i dałem radę, prawie, że jestem. Jeszcze trochę, teraz tutaj, tam już mamy drzwi, także idźmy jak najszybciej, okej, okay. I jeszcze tutaj, dobra, przeszedłem, a tu mamy wodę jakąś. Ej, gdzie ten Greenway Shake się tu ukrył? No, coś mi się wierzyć nie chce normalnie, że on przechodził przez tą wodę, przecież on jest gruby, on by przez to nie przepłynął. Ja to jestem ja, wiecie, ja jestem szczupły, wysportowany, sobie dam radę bez problemu. Tu muszę złapać powietrza. O, no od razu lepiej, dobra, wróciłem, już mam powietrze, już jest wszystko okej, okay, no to płyńmy jak najszybciej znaleźć tego Greenway Shake'a, nie mogę się doczekać, aż pójdę na policję i normalnie pan policjant da mi te 10 tysięcy dolarów, nie, bo wiecie, zatrzymam tego Greenway Shake'a, no to będę zasługiwał na te pieniądze, które są podane. Dobra, to idziemy, okej, okay, tu przeskoczmy, tylko naprawdę uważajmy. Ej, kto, powiadomienie dostałem, ktoś mi subika zostawił, pozdrawiamy panią, poczekajcie, sprawdzę za szybko, panią Martę, tak jest, pozdrawiamy panią Martę, dziękujemy za subskrypcję, miło, że dołączyłaś, słuchaj, i dobijamy 300 tysięcy, więc was, widzowie, też zachęcam do subskrypcji, normalnie będę pozdrawiał na odcinku, jak będziecie zostawiali subiki, to będę pozdrawiał na odcinku, a ja lecę dalej, dobra, bo tu jeszcze kawałek rozprawy mnie czeka, prawie jestem, tu są jakieś drzwi, także przechodzimy przez te drzwi, zobaczymy, gdzie teraz dojdę, okej, okay, parkura przeskoczyłem i teraz mamy pełno skrzynek, a w
w tych skrzynkach? Co tutaj jest? O, krzaki tu są. Po co mi uschnięty krzak, panie? Czekaj, może tu coś będzie? Nie, tu też uschnięty krzak. Ej, te skrzynki są jakieś puste, dobra? A czy my coś tutaj mamy? Tak, tutaj jest coś ukryte, spójrzcie. Tu normalnie w bloku jest dziura i można przejść sobie dalej. No to przechodzimy i mamy lód. Zimno tutaj strasznie. Nie wiem, czy Grimace Shake tu przechodził. Jeżeli nie, to się wkurzę normalnie, że idę tu na darmo, nie? Okej, przeskoczymy i nie, wskoczyłem do wody, jak tu zimno jest. Ło, naprawdę marznę, marznę. Szybko wychodzić z tej wody. Wychodzić z tej wody i z tego lodu normalnie wyjść. Muszę dojść chyba do samego końca, czy coś takiego. Nie wiem. O, hop, dobra, przeskoczyłem. Przeskoczyłem tutaj. Ciekawe, gdzie jest Smajstow. Mogłem go wziąć ze sobą, to bym się nie stresował. Ej, tam widzę jakieś drabinki. Dobra, idę. Tutaj normalnie pod tym lodem strasznie zimno, ale do drabinek muszę się doczłapać, a chyba nie dam rady. Ej, za nisko jestem. No nie, 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 jak ja teraz tu wejdę? Halo, ktoś mi pomoże. Ej, tu jest jakaś skrzynka. Może tutaj coś ciekawego jest? Czekajcie. Szybko, 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 bo mi stopy odmarzają. Ej, wy w ogóle widzowie, 5 drabinek mamy? 10 drabinek mamy. Super, elegancko. Mamy jeszcze takie pytanko do was. Wy lubicie zimną wodę, jak macie zimne stopy albo coś? Bo mnie to normalnie tak denerwuje, wkurza, nie lubię mieć zimnych stóp. Normalnie ja lubię jakieś ciepełko i elegancko, ładnie, pięknie. Także my teraz ładnie, pięknie wchodzimy na górę. No i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. O, mamy tory i skrzyneczka. A, tu jest wagonik. Dobra, będziemy jechać wagonikiem, okej? Okay, kładziemy go tutaj, wsiadamy i jedziemy. Jedziemy, zasuwamy elegancko, tylko nie rozbij się, Sebek. Wow, jak daleko. Dobra, tam widzę już jakieś drabinki z daleka. Na razie jadę, jadę, jadę wagonikiem. Elegancko dojadę do końca. Miejmy nadzieję, że go tutaj znajdę, tego Grimace Shake'a i dostanę 10 tysięcy dolarów, bo już się nie mogę doczekać normalnie. Dobra, wysiadamy teraz i wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę, zobaczymy, czy on tutaj jest. Halo, halo, dzień dobry. Ej, co tu jest? Jakiś blok zablokowany? Rozbiję to, czekajcie, wyjdę, wyjdę, wyjdę i czekajcie, tu jest jakiś... Ej, mam go, tak, tak, stój, stój, halo, Grimace Shake, bo strzelam. Stój, stój, nie wahaj się ruszać, nie wahaj się ruszać, idziemy na policję. Ja dzięki tobie zarobię 10 tysięcy dolarów, także nie ruszaj się, idziesz przodem. Wychodź z tej chaty, wychodź z tej chaty. W ogóle jaką ma chatę, zobaczcie, strasznie tu wygląda, jakieś kościotrupy. Idę zarobić, poczekajcie, oddam go w ręce policji. Wyłaź stąd, wyłaź stąd, wyłaź stąd. On się nie może zmieścić przez te drzwi. Okej, wyszedł, tam mamy to jest, ej, gdzie my jesteśmy? To jest dom za Smajstowa domem? No nie gadaj, że ty byłeś cały czas tutaj, a ja cię wszędzie szukałem. O, ty mały, wredny, koło policji. Słuchajcie, to jest posterunek policji, tu była stara lodziarnia i on tutaj zamieszkał. Dobra, marsz do przodu, do przodu, do przodu, na komisariat, tam do przodu, nie na lewo. Ej, bo strzelę, tak jest. Wchodzimy na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Tak jest, w ogóle jednego takiego uczniowskiego mu dam. Poczekajcie, 3, 2, 1, a masz! To za karę do ciebie strzeliłem. Masz się mnie słuchać. Panie policjanci, oddaję go w wasze ręce! Tak, trzymajcie go! Złapcie i weźcie do aresztu! Panie, panie, tego więźnia wam przyprowadziłem! Proszę bardzo, tu stoi! Proszę go wziąć i dać moją nagrodę! 10 tysięcy dolarów! Tak jak było na tabliczce. Ej, rzeczywiście! Daję mi kasę! Widzisz, Grimace Shake'u? Opłacało się ciebie szukać! Ale super! Ej, policjant dał mi kasiorę! Ale to jest za mało. Dobra, panie policjanci, resztę przelewem, wyślę numer konta normalnie. Pan policjant wyciągnął broń i coś tutaj do niego mówi, ale dobra, nie będę podsłuchiwał, idę stąd, uciekam, w ogóle broń miałem przy panu policjancie, ale nic nie mówił, więc chyba jest w porządku. Słuchajcie, najważniejsze, że mi się udało, tak jest, mam kasiorę, a jeszcze nie wszystko, ale to nic. Idę do Smajstowa, się teraz z nim podzielę, możemy już pościągać te tabliczki, one już nie są ważne. Ja Grimace Shake'a znalazłem, ciekawe jak sobie Smajstow dawał radę, może się poddał, już poszedł do domu, zobaczmy, zobaczmy, idźmy do niego. Halo, Smajstow, jesteś tu? Poczekajcie. Tu jest kolejna tabliczka, ją też muszę rozbić. Smajstow, wyłaź, znalazłem Grimace Shake'a, mam kasę dla ciebie. Mówiłem, że się podzielę, to nie będę taki i mu dam, nie? Czekajcie, gdzie on jest? Halo, Smajstow, co to jest za dziura? Dlaczego tu jest dziura? Ej, jesteś tu? Smajstow! Chyba go tu nie ma? Co jest grane? A nie, jest! Ej, on spał! Co, ty spałeś? Ej, stary, słuchaj, znalazłem Grimace Shake'a i oddałem w ręce policji. Mamy kasę, słuchaj, ale nie dali tyle, co mówili. Trzymaj, to jest dla ciebie. To jest twoja działka, normalnie, że go szukałeś tutaj, to daję ci trochę pieniędzy, a ja zatrzymuję dla siebie resztę. Jeszcze muszę im numer konta podać. Także, Smajstow, niczego się nie musisz obawiać. Możesz pościągać wszystkie tabliczki w poszukiwaniu Grimace
Matchshake, one nam się już nie przydadzą. Nie idź spać, wstawaj, bo to jest dopiero dzień, zaraz będzie noc, zaraz pójdziesz spać, a teraz pozbieraj te tabliczki. No i co, widzowie, muszę wam powiedzieć, że się udało. Słuchajcie, znaleźliśmy Grimace Shake'a, mamy Kasiorę, jesteśmy zadowoleni, także mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście zostawicie subika, lajka, jak i wbijecie na mojego Instagramka, na mój drugi kanał na YouTube. Serdecznie was zapraszam, wszystkie linki w opisie. Oto odcinek już się kończy, także co, widzimy się jutro. Do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!